Chcemy dodać do siebie dwa wyrażenia. 6 podzielone przez 2x kwadrat minus 7. No i do tego chcemy dodać takie wyrażenie minus 3x minus 8 podzielone przez 2x kwadrat minus 7. To są dwa wyrażenia wymierne. No i teraz to, zauważamy, że to są takie jak gdyby ułamki, wyrażenia wymierne, licznik przez mianownik. No i mają te same mianowniki. No, gdyby to były liczby, prawda, czyli powiedzmy, że chcemy dodać 6 ósmych do 12 albo 13 ósmych, to jak my dodajemy takie ułamki? No, skoro mianowniki są takie same, to po prostu dodajemy do siebie liczniki, prawda, i to tam by było 19 ósmych. To wprawdzie nie są liczby, ale możemy sobie myśleć, że jeżeli za x podstawimy jakąkolwiek liczbę, to zawsze, ponieważ te wyrażenia są takie same, to dostaniemy wtedy konkretne ułamki i zawsze będą miały takie same mianowniki. Wobec tego, prawda, jeżeli mamy takie same mianowniki, no to dodajemy te po prostu do siebie liczniki. Czyli w mianowniku mamy 2x kwadrat minus 7, no i dodajemy liczniki, czyli tak, dodajemy do siebie 6, licznik pierwszego plus, może jeszcze postawmy tutaj nawias, licznik drugiego, czyli minus 3x minus 8. No i co? I teraz jeszcze możemy tutaj troszeczkę uprościć, mianowicie, prawda, tu mamy 6 i 8, to pewnie będziemy mogli do siebie to dodać, czyli to jest 6 plus minus 8, tak? Czyli to jest minus 2. No i może jeszcze w takiej uporządkujmy, tak jak wielomian, prawda, czyli względem najwyższych potęg, czyli najpierw mamy minus 3x, tak? I potem jest 6 minus 8, czyli minus 2. Wobec tego suma tych dwóch wyrażeń wymiernych to jest wyrażenie wymierne minus 3x minus 2 podzielone przez 2x kwadrat minus 7. Może jeszcze jeden przykład. Tym razem znowuż, prawda, mamy dwa wyrażenia wymierne, które mają takie same mianowniki i tym razem je chcemy odjąć, czyli podobnie jak poprzednio, no musimy odjąć od siebie liczniki, czyli tak, mianowniki będzie 14, będzie jeden mianownik, 14x kwadrat plus 9. No i teraz tak, licznik pierwszego wyrażenia, 9x kwadrat plus 3 i odejmujemy. I tutaj dobrym zwyczajem jest, jeżeli jeszcze nie macie może za dużo wprawy, postawić nawias na minus 3x kwadrat plus 5. O, tak to zapisać, żeby się tutaj nie pomylić. No i teraz rozwiniemy ten nawias. Czyli tak, tu mamy 9x kwadrat, no i tu będzie minus, minus 3x kwadrat, prawda? Więc to nam da plus 3x kwadrat, czyli będzie 9 plus 3x kwadrat, czyli 12x kwadrat i potem mamy 3 minus 5, czyli 2, minus 2, czyli 12x kwadrat minus 2 podzielone przez 14x kwadrat plus 9.